Witam Was, moi drodzy, w pierwszym odcinku Przygód Pana Ryby w sezonie 2021. Oczywiście zaczynam tradycyjnie na łowisku Kuterport w Nieznanowicach. W dzisiejszym programie pokażę Wam produkty przygotowane na sezon 2021 przeze mnie, przez Pana Rybę. Ale zanim zacznę krótką opowiastkę o tych produktach, to powiem Wam, co czeka Was na kanale YouTube Pana Ryby. Jakie mam plany? Oczywiście w dalszym ciągu będę testował sprzęt wędkarski. W tym roku nowe marki będą do testowania. Marka Tubertini i oczywiście Sportex. Wspólnie z Mateuszem Gochem, który jest przedstawicielem marki Maver, będziemy nagrywać filmiki. Będziemy testować produkty właśnie firmy Maver i będziemy oczywiście wymieniać doświadczenia wędkarskie. Zacznę od 101 mielonej fermentowanej kukurydzy. Moi drodzy, ten produkt, jeśli oglądacie moje filmy, oglądacie fanpage'a na Facebooku, to już dobrze go znacie. Jest to mokra, mielona, fermentowana kukurydza, która ma w sobie bardzo dużo CSL, bogata w aminokwasy. Ten produkt zostaje u nas na półce, ponieważ bardzo sobie go chwalicie, sprawdza się Wam, więc ten produkt dalej będzie przez nas produkowany. Zmieniliśmy nieco gramaturę w worku, w dojpaku, ponieważ wcześniej pakowaliśmy 1 litr do worka jednolitrowego, a ponieważ jest to fermentowana, naturalna kukurydza bez zatrzymywania procesu fermentacji, ona fermentuje w okresie produkcji 3 miesiące, ale później ta fermentacja w mniejszym stopniu, ale ona nadal jest i opakowania 1-kilogramowe puchły. Postanowiliśmy zmniejszyć gramaturę i do tego opakowania jednolitrowego dajemy 250 ml. Wcześniej w takim opakowaniu był 1 litr 101 i nie wykorzystywaliście podczas wędkowania i mieliście problem z przechowywaniem, ponieważ no, jest to fermentowana naturalna kukurydza i po otwarciu należy ją później przechowywać w lodówce. Natomiast tutaj w tym opakowaniu jest jedna porcja. W związku z tym możecie takie opakowanie sobie kupić na jedno wędkowanie, wykorzystać i po prostu worek wyrzucić. Nie będzie później problemów z przechowywaniem tej 101. Kolejnym produktem, który zostaje w naszej ofercie, jest 202, czyli też fermentowana kukurydza, ale już w postaci całych ziaren. Ona jest przeznaczona bardziej dla karpiarzy niż dla metodowców, chociaż metodowcy też podsypują sobie nęcą tą 202. Kolejnym produktem, który pozostał u nas w ofercie, jest stara, nowa 303. Starą 303 przerobiliśmy na 303 zawodniczą, w której znajduje się aż 50% objętości mączki rybnej. Natomiast z tej zanęty 303+ stworzyliśmy zanętę New Edition, która zawiera w sobie bazę 303 zawodniczej oraz 909. 909 to jest zanęta, którą Wam później pokażę. Ona jest takim produktem kultowym, taką naszą perełką, która według opinii konsumentów jest jedną z najlepszych zanęt ze wszystkich, które tutaj Wam prezentuję. W następnej kolejności jest zanęta 404. 404 też już była wcześniej, nie jest modyfikowana. Jest to mączka rybna z zawartością suchego CSL. Tak jak w 101 jest mokry CSL, tak w 404 jest CSL, ale w postaci suchej, czyli wysuszonej, fermentowanej kukurydzy pomieszanej z mączkami rybnymi. W dalszej kolejności jest 505+ Lux Torpeda. Wcześniej była wersja torpedy, natomiast z torpedy zrezygnowaliśmy na poczet 505+ Lux Torpedy, w której zawiera się to samo, co w torpedzie, plus do tego dodaliśmy fermentowaną kukurydzę, ale słodką, nie pastewną, taką jak w 101, tylko słodką. Jeśli trzeba uściślić, to powiem, że jest to
kukurydza z gatunku Gucci. Jest to bardzo słodka kukurydza. Kolejnym produktem jest 606 Revolution. Jest to zanęta, która powstała w ubiegłym roku. Ta zanęta jest na bazie mączek rybnych oraz mączki krylowej. 20% zawartości całego opakowania jest to mączka krylowa. Ta zanęta jest dedykowana przeważnie na wiosnę, kiedy ryba potrzebuje bardzo dużo białka. Jak wiecie ze swoich doświadczeń, mączka krylowa na wiosnę naprawdę daje radę, świetnie wabi rybę w łowisko. Kolejna zanęta jest to zanęta 707 Extreme. Jest to zanęta na bazie mączek rybnych z dodatkiem mielonego orzecha tygrysiego. Mielony orzech tygrysi, jak sami wiecie, jest to przysmak karpi, amurów i nie tylko oczywiście, ale bardzo dużo karpiarzy stosuje całego orzecha tygrysiego. Natomiast ja postanowiłem tego orzecha tygrysiego zmielić i dodać właśnie do zanęty. I tak powstała zanęta 707 Extreme. Kolejnym produktem jest 808 truskawka. W tym roku troszeczkę zrewolucjonizowana, ponieważ dodaliśmy bardzo dużo naturalnego suszu z truskawki. Ten susz truskawki jest pomielony z rybim peletem. Aromat, moi drodzy, jest obłędny. I 909 odjazdowa Dark. Zrezygnowaliśmy, moi drodzy, z wersji Bright, czyli jaśniejszej. Ona mniej się sprawdzała niż 909, więc postanowiliśmy pozostawić tylko 909, która, moi drodzy, według opinii waszej, opinii konsumentów i członków naszego teamu, którzy bardzo często łowią na 909 i generalnie nie rozstają się z tą zanętą, mówią, że jest to perełka. Także bardzo polecam, ja też zawsze tej zanęty używam, czy na wiosnę, czy w lecie. Sprawdza się znakomicie. Zresztą dzisiaj też będę jej używał i mam nadzieję, że będzie się sprawdzała w tym sezonie tak samo jak w poprzednich. I kolejną, moi drodzy, zanętą jest złota rybka Method Mix, bo jest złota rybka pelet i złota rybka Method Mix. Jest to samo co pelet złota rybka, z tym, że frakcje są bardzo drobniutkie. Jest to zmielony właśnie pelet złotej rybki plus. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że na wiosnę, kiedy ryba budzi się z letargu, bardziej reaguje na lekkie, smużące zanęty niż pelet. Oczywiście na pelet też będzie ryba pobierać, ale zanęta złota rybka Method Mix jest zanętą lekką i ona robi olbrzymie zamieszanie w wodzie wtedy, kiedy ryby pobierają chimerycznie. A wiosna jest właśnie takim okresem, gdzie ryba się budzi i ta ryba pobiera chimerycznie. W związku z tym ta zanęta powinna zrobić zamieszanie w polu nęcenia, w łowisku. I to się już sprawdza, bo są na tą zanętę bardzo dobre efekty. I kolejną zanętę, którą chciałem wam pokazać, jest to zanęta Method Mix Paweł Kapuściński. Jest to zanęta naszego kierownika sklepu, który wymyślił sobie właśnie skład. Myśmy wyprodukowali. Skład jest, moi drodzy, bardzo tajny. Na pewno wam Paweł nie zdradzi, co znajduje się w tej zanęcie, ale jest naprawdę mega skuteczna. Paweł też bardzo często jest na rybach, testuje sobie różne składniki, z których ja produkuję zanęty, podbiera sobie tam różne mączki, miesza, kombinuje i właśnie sobie wykombinował tą zanętę i naprawdę jest bardzo fajna i bardzo skuteczna. I teraz, moi drodzy, przejdę do peletów. Pelet Złota Rybka Plus to jest produkt, który absolutnie musi zostać w naszej ofercie. Jest to tak zwana perełka razem z 909. Według mnie to jest taka nierozłączna para. 909 i pelet Złota Rybka Plus. Zresztą, jeśli oglądacie moje filmy, a ci, którzy od niedawna zaczęli oglądać moje filmy, to zachęcam ich do archiwum moich filmów. Tam bardzo dużo właśnie na pelet Złotą Rybkę Plus i 909 łowię. Efekty są naprawdę niesamowite. Pelet Złota Rybka Plus składa się z peletów w dwóch frakcjach, 2 i 3 mm. Tam są aż 4 rodzaje peletów. Bardzo często stosuję go
na samym początku podczas łowienia, ale także do tego właśnie peletu dodaję drugą warstwę, taką wierzchnią warstwę na podajnik, różnych innych zanęt drobniejszych, na przykład 909, czy 303, czy 404, czy też 505. W ubiegłym roku, moi drodzy, też wypuściłem na rynek pelet Złota Rybka Plus Dark. Te pelety są w takim właśnie kolorze ciemniejszym. One zlewają się z dnem. Jeśli chodzi o jakość peletu Złota Rybka Plus Dark, ma ten sam skład, prawie ten sam skład, nieznacznie się różni od peletu Złota Rybka Plus. I kolejnym peletem, który został w ubiegłym roku na rynek wypuszczony przeze mnie, jest pelet Black Horse. Jest to pelet, który nadaje się do łowienia na każdą porę roku, ale przede wszystkim na jesień, kiedy ryba gromadzi białko. Bardzo dużo w tym pelecie jest białka, aż do 80% objętości, to jest białko zwierzęce, łatwo przyswajalne. I kolejny produkt, moi drodzy, to jest pelet zawodniczy w jednym kolorze. Jest to mieszanka 2 i 3 mm peletu, który jest peletem również wysokobiałkowym, do 80% białka zwierzęcego. Składa się też z mączek rybnych, z mączek zwierzęcych, z mączek drobiowych. I ten pelet ma w sobie jeszcze jeden taki składnik, można powiedzieć, pana ryby. Ze względu na to, że jest to pelet zawodniczy, moi drodzy, bardzo sprawdza się w ekstremalnych warunkach, kiedy na przykład na zawodach trzeba szybko zwabić rybę w łowisko. Ale też nie można z tym peletem przesadzić, ponieważ jest bardzo sycący. I w miejscach, gdzie tej ryby jest niedużo, bądź żerowanie jest w danym dniu mniejsze, to powinniśmy go na samym początku użyć, rozcielić tak zwany dywanik w miejscu nęcenia, a później przejść na przykład na nieco mniej sycący pelet Złota Rybka Plus. To jest taka moja rada, nie tylko moja rada, ale też członkowie mojego teamu, moi koledzy, którzy łowią na te pelety, też to zauważyli. I to jest taka właśnie rada, żeby w ten sposób stosować ten pelet zawodniczy. I moi drodzy, nowość na ten sezon 2021, są to trzy zanęty i pelet, które są, jak sama nazwa mówi, for everyone. Wcześniejsze produkty, które wymieniłem, są to produkty VIP, czyli dla zawodowców, oczywiście nie tylko. Droższe są w produkcji, mają bogatszy skład w białko i mączki, które są po prostu drogie. Dlatego też ta zanęta jest droższa. Natomiast wersja Everyone jest wersją ekonomiczną, tańszą, jak sama nazwa mówi, dla wszystkich. I te zanęty też mają w sobie poniekąd składniki z tych zanęt tak zwanych VIP-owskich. Natomiast one są, że tak powiem, wymieszane z bazą taką tańszą, typu mączki kukurydziane, mączki sojowe, mączka z nasion oleistych, makuch, na przykład słonecznik, wymiatacz. Jest to w 50% zanęta oparta na zanęcie 909 odjazdowej i pozostała część, pozostała objętość, jest to mączka kukurydziana, mączka sojowa oraz bułka tarta. Kolejną zanętą, moi drodzy, jest to zanęta 2000 słodka rybka. Jak sama nazwa mówi, są tam słodkie aromaty, czyli ciastka mielone. Ta zanęta wymieszana jest w 50% z zanętą Method Mix Złota Rybka. Ostatnia zanęta z serii For Everyone, czyli dla każdego, jest to zanęta 3000 mocniejsza. Jest to zanęta, w której jest bardzo dużo marcepanu. I tutaj, moi drodzy, ciekawostka jest taka, że po otwarciu opakowania tego marcepanu w ogóle nie czuć. Marcepan dopiero reaguje z wodą. I to z ciepłą wodą. Wtedy jest najbardziej intensywny aromat. Jeśli zamoczycie tą zanętę wodą ciepłą, powiedzmy taką 10 stopni plus Celsjusza, wtedy po 5 minutach uzyskacie niesamowity aromat marcepanu. A jak sami dobrze wiecie, zanęty marcepanowe, zanęty o aromacie marcepanu
świetnie się sprawdzają. Karasie i nieduże karpie uwielbiają właśnie tą zanętę marcepanową. Do całej serii tych zanęt tańszych for everyone jest także dedykowany pelet Złota Rybka bez plusa. Jest to pelet serii ekonomicznej, tańszy od pozostałych peletów. Białko w tym pelecie jest maksymalnie do 40% objętości. Są to pelety chude, w związku z tym można go używać w dużej ilości. Można tym peletem bardzo dużo nęcić. Z tego miejsca chciałem Wam bardzo gorąco podziękować za zaufanie marce Pan Ryba. Coraz więcej komentarzy pozytywnych odnośnie produktów Pana Ryby. Bardzo się cieszę, ponieważ nie mamy dużej reklamy tych produktów. Ja zawsze uważałem, że produkt sam powinien bronić się jakością. Czy tak jest? No, z tego co widzę po komentarzach, chyba tak jest i bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, że zaufaliście Panu Rybie, produktom Pana Ryby. Na pewno Was nie zawiodę. Spróbujcie, przetestujcie, a przekonacie się sami o skuteczności tych produktów. Moi drodzy, to chyba wszystko o produktach Pana Ryby. Ja za chwileczkę będę przygotowywał zanęty i przynęty, na które będę łowił na tym łowisku, ale to zobaczycie już w następnym odcinku Przygód Pana Ryby, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.